Dames und Herren, Panie i Panowie. Ich will allen von Herzen willkommen heißen. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać. In Namen von der Stiftung Serce Polski, in Namen von alle Freiwilligers, in Namen von alle von het Bestuur und mein eigener Name. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu Fundacji Serce Polski, w imieniu naszych wolontariuszy, w imieniu naszego zarządu i w imieniu moim własnym. Insbesondere will ich welkom heten onze veteran Roman Figiel. Hartelijk welkom. Ik zie nog niet mevrouw Van Alphen. Frans, heb je? Ah, die is aanwezig. Super, super. Hartelijk welkom. Het is van onze grootste vriend van Jos Van Alphen. En mevrouw Van Alphen en haar zoon. Welkom. Przywitałam przed chwilą pana Romana Figiela, naszego weterana, i panią Van Alphen, Miss Van Alphen, która jest była żoną naszego Jos Van Alphen, największego chyba przyjaciela Polaków. Alle vertegenwoordigers van voor Poolse militaire attaché van Poolse ministerie Rada Ochrony Miejsc Walk i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, witam serdecznie. Witam ik welkom de vertegenwoordigers van Poolse ambassade, de heer attaché Artur Krawczyk, serdecznie witam. En ook van alle andere militaire vertegenwoordigers van de stad en van het bestuur. Morgen herdenken wij de Poolse lieve veteranen, helden die hun eigen leven hebben gegeven om het stad te bevrijden. Jutro będziemy czcić z honorem naszych bohaterów, którzy polegli na polu chwały i są pochowani na 49 cmentarzach w Holandii. Maar vandaag wil ik u aandacht aan degene die het 71 jaar geleden gebleven zijn. Sommige door verwondingen en allen omdat ze niet naar hun vaderland konden terugkeren. Ale dzisiaj chcemy przywitać i uczcić tych, którzy 71 lat temu zostali w Bredzie. Ranni, ale też wszyscy, bo nie mogli wrócić do kraju. Breda benoemde ze alle zijn bevrijders de tot ereburgers van Breda. Breda nazywała ich honorowymi mieszkańcami Bredy. Prawie 350, którzy tu zostali, w tym mieście, pobrali za żony piękne bredowskie kobiety, którzy otrzymali dzieci i zaczęli pomagać odbudowie ich drugiej ojczyzny. De bevrijders van die tot ereburger zijn benoemd, zo 350, vestigen zich blijvend in deze stad. Hulde Bredase vrouwen kregen kinderen en hielpen hun tweede vaderland na de oorlog weer op te bouwen. Maar cadeau kregen ze niets. Nie dostali nic w prezencie. Ze werkten in hoog ongezonde ijzeren gieterij van de Etna of bij Ericsson. Pracowali w lewni żelaza Etnie lub w Ericssonie. Want voor de ereburgers waren geen subsidies. Dla tych honorowych członków, mieszkańców Bredy, nie było żadnych subsydii. Ze waren vaak Rotpolen genoemd. Und toen ze ook, toen was het discriminatie. Już wtedy byli nazywani paskudni Polacy i byli dyskryminowani. Jednak groeide een levenslange band tussen Breda en zijn Poolse soldaten, Poolse helden. A jednak powstał bardzo silny związek między Bredą a Polakami, którzy tu zostali. Właśnie dla nich
chcieliśmy poświęcić ten wieczór i dla ich rodzin. Juist von deze helden willen wij vanavond, deze avond aan toewijzen. Ik vertel u nog even een korte planning. Zo duidelijk vertelt het Frans Rutschinski even het geschiedenis van het 1e Poolse Panzerdivisie. Daarna gaat en Wanda Smigielski er een stukje voorlezen. De Ton Peters, een grote vriend ook van Polen, heeft geschreven. Hij kon helaas niet aanwezig zijn, zijn vrouw is ziek. En daarna wordt het Poolse Polonia School en genoemd tot 1e Poolse Panzerdivisie schooltje. Przedstawiam Państwu taki pokrótko nasz program. Za chwilę zabierze głos pan Franz Ruczyński, który opowie nam w skrócie historię 1. Polskiej Pancernej, Dywizji Pancernej i udziału Polaków w tej wyzwoleniu tego kraju. Później Wanda Śmigielski przeczyta kawałek, odczyta zapisek pana Toma Petersa o życiu i udziale i wkładzie Josa van Alphe w dla naszej polskiej społeczności tutaj w Bredzie. A później na chwilę zatrzymamy się przy szkole polonijnej, która dostanie w tym dniu imię 1. Dywizji Pancernej. Welcome. Fajne fortsetting. Witam Państwa i życzę przyjemnego wieczoru.